Agata i Piotr Rubikowie twierdzą, że się do Stanów Zjednoczonych fani nie daje wiary. Agata i Piotr Rubikowie od kilku dobrych lat mieszkają w wilanowskiej willi. Jako że często nagrywają w domu relacje na Instagramie. Można podpatrzeć, w jakim stylu jest urządzony ich dom. Para postawiła na jasne kolory. Zarówno w salonie, jak i w łazienkach. Kluczowym elementem jest oczywiście fortepian, przy którym kompozytor nie tylko pracuje, ale także nagrywa live na Instagramie. Rubikowie mogą się pochwalić także ogromnym ogrodem oraz terasem, a przed domem mają basen, z którego chętnie korzystają w okresie letnim. W ich sąsiedztwie mieszkają inne znane osoby. Między innymi Zofia Zborowska i Andrzej Wrona, z którymi kiedyś nawet się przyjaźnili. Obecnie jednak między Agata a Zofia wieje chlodem, a aktorka zdradziła niedawno, że żona Rubika nigdy nie była jej przyjaciółka i nigdy nie będzie. Celebrytki ponadto odlajkowały wzajemnie swoje profile na Instagramie. Być może już niebawem przestaną na siebie wpadać podczas spacerów z psem. Powód? Agata i Piotr Rubikowie poinformowali na Instagramie. Zapakuję walizki i przenoszę się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Miami, gdzie mają przyjaciół. Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż o rzekomej wyprowadzce poinformowali 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. Rozpoczynamy nowy rozdział w życiu i przenosimy się do USA. Czas zawalczyć o Oscara. Wisłus Luck napisali. Fani w przeważającej większości nie dali więc wiary ich słowom. Rubikowie niespecjalnie się tym przejęli i trwają w swoich zapewnieniach, że jednak przyprowadzają się do Miami. Co ciekawe, Piotr Rubik idzie w zaparte i upiera się, że wyprowadzka na drugi koniec świata wcale nie przeszkodzi mu w dotychczasowej pracy. Gdyż ma zamiar latać na każdy koncert, to żaden problem przylecieć na koncert. Wszystkie będą tak, jak zostały zaplanowane, napisał w odpowiedzi na obawy fanki. Inne osoby jednak zwróciły uwagę, że słowa Rubików o wyprowadzce są tylko połowicznie prawdziwe. Gdyż faktycznie lecą oni do Miami, ale tylko na okres świąteczny.